Kolejny weekend nie po naszej myśli piłkarsko. Dzisiaj ulegamy Miedzi Legnica. Dwa błędy, które praktycznie przytrafiły się jeden po drugim i to przekreśliło szansę na to, ażeby Aptan Resowia Rzeszów wywiozła stąd przynajmniej jeden ligowy punkt. No tak, gdzieś mecz fajnie się dla nas ułożył, bo graliśmy naprawdę dobrą piłkę, strzeliśmy pierwsi bramkę, kontrolowaliśmy, myślę, przebieg tego spotkania, Miedź próbowała, ale tych prób nie było za wiele takich skutecznych, które mogłyby przynieść jakieś sytuacje bramkowe, aż doszło do sytuacji ze stałymi fragmentami, najpierw rzut wolny, gdzieś troszkę się zagapiliśmy, skakaliśmy we trójkę, może powinniśmy odpuścić tą piłkę, bo tam nikogo nie było, no ale tak się zdarzyło. No, druga bramka, no to już brak organizacji przy tym fragmencie niestety zaważyło, tym brak koncentracji i piłka niefortunnie odbiła mi się od nogi i wpadła do bramki. No. I tak naprawdę z tego meczu uważam, że gdybyśmy dowieźli to 1-0 bądź 1-1 do przerwy, na pewno ten mecz inaczej by wyglądałby dalej na takim samym poziomie, na jakim graliśmy. No ale niestety się nie udało, teraz trzeba zakasać rękawy i grać dalej. Czy tym błędom można było zaradzić? Bo wiadomo, to jest teraz gdybanie po fakcie. Punkty zostały już rozdzielone i pewnych wydarzeń boiskowych nie jesteśmy w stanie odwrócić, ale na pewno jesteśmy w stanie przewidzieć to, co może nas czekać w kolejnych spotkaniach. Na pewno można było temu zaradzić. No gdzieś tutaj wszystko kręci się wokół tej koncentracji przy tych fragmentach, dużo takim większemu skupieniu, no. Ale ten mecz już jest za nami, teraz czekają nas kolejne bardzo ważne mecze, które musimy wygrać i dobrze zagrać przede wszystkim, żeby wróciła ta wiara w nas wszystkich, że tu naprawdę można zrobić fajny wynik. No właśnie, czy można mówić o jakiejś presji, która powoli gdzieś się pojawia w zespole, bo wiadomo, chcemy jak najszybciej zejść z tej ścieżki porażek. Ta ścieżka nam się przytrafiła i gdzieś nie możemy znaleźć tego szlaku odwrotnego. Na pewno nie jest to taki start, jaki sobie wszyscy wyobrażaliśmy. Tutaj każdy zdawał sobie sprawę, że powinno to wyglądać inaczej, no ale taka jest sytuacja i teraz my jako piłkarze, jako sztab musimy wyjść z tej sytuacji obronną ręką, a przede wszystkim, żeby tak było, musimy wygrać ze Stomilem. Następny mecz z Podbeskidziem też musimy zagrać na najwyższym poziomie i grać o to, żeby te punkty zdobywać, bo te punkty są niezmiernie nam teraz potrzebne, żeby też ta wiara wróciła w nas zespół, że naprawdę potrafimy grać w piłkę i żebyśmy się tym znowu zaczęli cieszyć, bo jak się przegrywa tyle, 4 mecze, jeden się wygrywa, no to ta wiara opada. Myślę, że takie zwycięstwo ze Stomilem przełamie to i wtedy to pójdzie w dobrą stronę. Mówi się o tym, że gramy we wtorek i w piątek. Wiadomo, mecze co 3 dni to również nie sprzyja, żeby się odbudować, zregenerować, ale myślę, że tutaj wola walki i chęć taka ambicjonalna już podejścia do tych spotkań przeważy tą szalę na naszą korzyść. Ja myślę, że dla nas fajnie, że ten mecz już jest we wtorek, bo ta złość sportowa na pewno w nas będzie i będziemy mogli szybciej uwolnić. I pokażemy w meczu ze Stomilem, że ta złość w nas jest. Dlatego no my jako piłkarze też cieszymy się, jak możemy grać co 3 dni, bo to jest wtedy no, dla nas po prostu dobra sytuacja. Jest mecz za meczem, człowiek się nakręca, idzie dalej po to, żeby zdobywać dalej punkty i piąć się do góry w tabeli i tak będzie.